12 kwietnia 2018 roku wydarzyła się w koreańskiej telewizji rzecz niesłychana. Zdarzenie to było wysoce kontrowersyjne i wywołało niezliczone dyskusje online. Pojawiły się też artykuły na ten temat, również w mediach zagranicznych. O jakim wydarzeniu mówię? Mówię o porannych wiadomościach w koreańskiej telewizji MBC, kiedy to występująca w nich prezenterka Im Hyun-joo dokonała czegoś brawurowego. Założyła okulary. Hej wszystkim tupera w Korei. Na pewno obiło się wam o uszy coś o tym, że Korea Południowa jest znana z wygórowanych standardów piękna. Dzisiaj porozmawiamy sobie, co to tak właściwie znaczy, jakie są standardy piękna w Korei i jak wpływają na różne aspekty życia Koreańczyków. Jest to temat, który chodził mi po głowie już od dawna. Wielokrotnie prosiliście, żebym się go podjęła, a moja ostatnia wizyta u koreańskiego dermatologa, co jeszcze widać po mnie, wydała mi się idealną okazją, by to wreszcie zrobić. Dlatego też zapraszam Was na materiał o brutalnych, wygórowanych, a niekiedy nawet niemożliwych do osiągnięcia koreańskich standardach piękna. Sami koreańczycy doskonale zdają sobie sprawę, jak dominująca w Korei jest mentalność uemoji sang zjawiska tłumaczonego na język angielski jako lukizm, a na polski czasem jako atrakcjonizm. Ja w tym filmiku będę używać angielskiej nazwy lukizm. No dobrze, czym jest więc lukizm? Najprościej rzecz ujmując, jest to forma oceny drugiego człowieka na podstawie tego, jak on wygląda. Ocena ta może być pozytywna. Wtedy to będzie preferencyjne traktowanie lub negatywna będzie to dyskryminacja ze względu na wygląd. Samo to zjawisko jest jednak jednoznacznie uważane za negatywne. Nazwa lukizm zyskała popularność jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, a w 2000 roku w reportażu zamieszczonym w New York Timesie lukizm porównano do takich form dyskryminacji jak rasizm. Seksizm, czy dyskryminację ze względu na religię czy ideologię. Czyli tak jak mówiłam, jednoznacznie negatywne zjawisko. O lukizmie mówi się czasem pretty privilege, czyli przywilej piękna. Nie ma się co oszukiwać, że w naszej naturze jest kojarzenie atrakcyjności fizycznej z cechami pozytywnymi. To, co piękne, jest też automatycznie dobre. Wielu z nas ocenia innych na podstawie ich wyglądu fizycznego, co ma bezpośredni wpływ na nasze reakcje wobec nich. Badania wskazują też jednoznacznie, że osoby atrakcyjne fizycznie czerpią korzyści ze swojego wyglądu zewnętrznego. Taka jest mniej więcej definicja Uemoji Sangjui, czyli lukizmu. A teraz przejdźmy już do tego, co nas najbardziej interesuje czyli do tego, jakie są standardy piękna w Korei Południowej. Chociaż na pewno dużo uwagi poświęca się kobietom na presję poddania się koreańskim standardom piękna, skazane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dla kobiety ta metaforyczna foremka, do której powinna się wcisnąć, jest dosłownie bardzo wąska. Idealna koreańska kobieta jest szczupła, żeby nie powiedzieć drobna czy wychudzona, z bardzo małą talią, cienkimi niczym witki, ramionami i udami. Nie jest tajemnicą, co potwierdzają chociażby wywiady uliczne wśród Koreańczyków, że dla wielu z nich kobieta kończy się po przekroczeniu 50 kg bez względu na wzrost. Raczej nie preferuje się nadmiernej muskulatury u kobiet, często można spotkać sylwetkę typu Skinny Fat. Skóra koranki musi być nieskazitelna, stąd zresztą popularność zarówno produktów pielęgnacyjnych, jak i zabiegów dermatologicznych i estetycznych w Korei. Trendy w makijażu i stylingu zmieniają się co kilka lat i teraz makijaże i fryzury preferowane przez koranki wyglądają zupełnie inaczej niż dajmy na to dekadę temu, jednak skóra bez skazy pozostaje niezmienną wytyczną. Jakiś czas temu stawiano na przykład na dewy look, czyli trochę taka jakby skóra mokra od rosy. Bez względu na wszystko twarz ma bardziej przypominać porcelanową lalkę niż człowieka z krwi i kości, a nie daj Boże, żeby było mu widać pory. Rozmiar i kształt twarzy również mają znaczenie. Najbardziej upragniona jest mała twarz w kształcie litery V z ostro zakończonym podbródkiem. Standardem jest też podwójna powieka. Korańczycy, którzy rodzą się z takimi powiekami, naturalnie należą do mniejszości. Większość z tak zwanymi monolidami radzi sobie poprzez podklejanie powiek specjalną taśmą albo zabiegiem utworzenia podwójnej powieki. I nie, nie chodzi tutaj o wzorowanie się oczami Europejczyków, czy ogólnie raz białych, nie chodzi o to, żeby upodobnić się do ludzi z Zachodu. To samo zresztą dotyczy koloru skóry. Chociaż tak naprawdę całkiem spora liczba Korańczyków ma naturalnie nieco ciemniejszy odcień skóry. Preferowana od wieków jest skóra jasna, blada, czasem wręcz śnieżnobiała. Koreańczycy absolutnie się nie opalają. Choć presja związana ze standardami piękna jest mniejsza dla koreańskich mężczyzn, nie można jej też ignorować. Idealny koreański mężczyzna powinien być szczupły, umięśniony, ale nie za bardzo umięśniony, wysoki, zadbany o zdrowej, znowu nieskazitelnej cerze i błyszczących starannie ułożonych włosach. Zauważyłam, że bardzo dużą wagę przykłada się w Korei do włosów, które farbują nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Ma to związek z tym, że oczywiście na kruczo-czarnych koreańskich naturalnych włosach szybciej i bardziej widać oznaki siwienia, czyli starzenia, czasem nawet w liceum czy po przekroczeniu dwudziestki. Koreańczycy są też wrażliwi na utratę włosów łysina czy zakola są uważane za szczególnie nieatrakcyjne. Dlatego też wszędzie napotkać można kliniki zajmujące się leczeniem łysienia. Koreańczycy nie mają problemu z tym, by skomentować czyjś wygląd czy wagę. W naszej kulturze uznawane jest to za objaw braku manier, w Korei jednak jest czymś na porządku dziennym. Koreańczyk nie szczędzi komplementów, ale też nie ma hamulców w wyliczaniu przywar. Dla mnie było to szokiem. Nie pamiętam czy kiedykolwiek w polskiej rodzinie czy wśród znajomych, nieważne czy był to jakiś mój rubaszny wujek, czy dobrze życząca mi ciotka, ktokolwiek skomentował moją wagę. Nie zdarzyło mi się to w Korei. Owszem, zdarzyło się. To wszystko, co teraz powiedziałam, nie oznacza jednak, że wszyscy Koreańczycy są perfekcyjni, a wyjście na ulicę Korei sprawi, że my będziemy mieć kompleksy, bo będziemy się czuli jak na wybiegu, wszyscy wokół nas będą idealni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że popularyzacja Hallyu, w szczególności K-popu i K-dram, gdzie wygląd piosenkarzy i aktorów faktycznie zbliżony jest do ideału ma spory wpływ na to, jaka jest nasza percepcja tego, jak wyglądają Koreańczycy. Wystarczy jednak wsiąść do przypełnionego metra w godzinach szczytu, by zobaczyć, jak dalekie jest to od prawdy. Waga, jaką przykłada się do wyglądu zewnętrznego i idąca z nią w parze dyskryminacja czy preferencyjność, nie są w Korei niczym nowym. W ostatnich latach te przykłady lukizmu, z którymi się spotykam, nie są może tak rażące jak choćby 10 lat temu, jednak wciąż mają głęboki wpływ na koreańskie społeczeństwo. Dla mnie osobiście jednym z najbardziej szokujących przykładów jest program Let Me In. Let me in to gra słów. po angielsku oznacza wpuść mnie jednak mi in to jest koreański homofon oznaczający piękność. Był to program emitowany w latach 2011 do 2015 i pomimo swojej kontrowersyjności był na tyle popularny, że dorobił się nawet swojej tajskiej wersji. W programie chodziło o bardzo drastyczne przemiany Wyglądu. W typowym odcinku Let Me In uczestniczyli cztery prowadzący celebryci, dwóch zawodników rywalizujących o całkowitą metamorfozę ciała oraz komisja złożona z chirurgów ze znanych przychodni na gangnamie, która podejmowała ostateczną decyzję o wyborze kandydata. W każdym odcinku przedstawiano takie paradokumentalne fragmenty pokazujące dzień z życia uczestników. Historie te były oczywiście bardzo smutne, ukazujące niesprawiedliwości i dyskryminacje spotykające zawodników na każdym kroku. Przez to, jak wyglądają. Te relacje z życia uczestników, dla zwiększenia efektu, przeplatane były przebitkami ze studia, gdzie prowadzący ronili łzy nad ich niedolą. Przy czym ta rola celebrytów była dwojaka. Tutaj oni faktycznie płakali nad tym, jakie smutne są historie, ale był też taki odcinek, w którym przyszła kobieta, która dużo przybrała na wadze i chyba ważyła 120 kg, miała jakby szansę na to, żeby zaistnieć jako celebrytka, ale się zapuściła i właśnie, właśnie takiego słownictwa używali ci celebryci, ci prowadzący w tym programie i centralnie ją pytali, jak mogłaś się do takiego stanu doprowadzić, dlaczego ty sobie to zrobiłaś, dlaczego tak wyglądasz. W każdym razie po przedstawieniu historii panel chirurgów debatował, kogo wybrać na pełną metamorfozę od stóp do głów, by w końcu ujawnić uczestnika, który tę metamorfozę miał otrzymać. Nie była to kwestia stylingu czy makijażu. Uczestnicy przechodzili poważne operacje plastyczne całkowicie zmieniające rysy ich twarzy. Po bardzo dramatycznym ujawnieniu transformacji z licznymi ujęciami przed i po uczestnicy podkreślali jakie są teraz szczęśliwi i jak dało im to szansę na normalne życie. <trym wiosenka> Myślę, że można się domyślić, dlaczego taki format jest dość łagodnie rzecz ujmując, problematyczny. Tytuły odcinków odzwierciedlające to, co było nie tak z uczestnikami, również znalazły się pod odstrzałem krytyki. Były to tytuły takie jak dziewczyna, która wygląda jak Frankenstein, czy matka o płaskich piersiach. Frankenstein. Frankenstein. I czasami w ogóle nie mówiono do nich po imieniu. W niektórych odcinkach pojawiali się rodzice uczestników zalewający się łzami i przepraszający swoje córki za przekazanie im złych genów czy bycie zbyt biednym, by opłacić jej operację plastyczną. Różne organizacje non-profit, a przede wszystkim organizacje feministyczne w Korei głośno protestowały przeciwko szkodliwości tego programu i temu, że tak naprawdę jest to cienko zawoalowana reklama klinik oferujących operacje plastyczne. Po sprzeciwie wobec tej kapitalistycznej misji programu polegającej na przekształcaniu chorych, brzydkich i nienadających się ciał w chodzące koreańskie ideały, nawet Koreańskie Stowarzyszenie Chirurgów Plastycznych wydało oświadczenie popierające tych protestujących. Odnotowali oni wątpliwe kwalifikacje niektórych lekarzy występujących w programie Let Me In. Stowarzyszenie zauważyło, że w programie prezentowana była klinika, wobec której prowadziła, policja prowadziła dochodzenie pod kątem współpracy z Loan Sharks, czyli lichwiarzami oferującymi pożyczki pacjentom. Inna również promowana w programie Klinika, która po oskarżeniach o oszustwach zamknęła swoje podwoje, zachwalała podobno bezpodstawną naukowo akupunkturę, mającą wspomóc powiększenie piersi. To rzecz jasna nie jedyny przykład. W koreańskich mediach znajdziemy tego na pęczki. Nieironicznym wykorzystaniem lukizmu jako elementu fabuły poszczycić się mogą takie produkcje jak film 200 Pounds Beauty, drama Oh My Venus, czy jeszcze starsza drama Dream High, gdzie aktorki. Shin Mina i piosenkarka Aju wpakowywane były w tzw. Fat suits, czyli stylizowane były na osoby grube, a więc nieatrakcyjne. One musiały schudnąć, żeby ta fabuła szła do przodu. Innym, nie mniej oczywistym przykładem lukizmu, który na szczęście chyba trochę przeminął, ale to musicie Wy mi dać znać, bo Wy się bardziej znacie na K-popie niż ja, jest zjawisko visuals w K-popowych zespołach. I teraz szybkie wyjaśnienie dla osób, które nie siedzą w K-popie i mogą czuć się nieco skonfundowanie tym, o czym będę mówiła. Większość k-popowych zespołów jest tak naprawdę produktem. W przeciwieństwie do zespołów muzycznych na zachodzie, nie powstają one w sposób organiczny, tylko są wyprodukowywane przez wytwórnie. Członkowie takich zespołów małe, mają, czy też miały właściwie ściśle przypisane role. Przynajmniej w teorii. Mieliśmy więc idoli odpowiedzialnych za to, że byli liderami, wokalem, rapem, czy byli od tańca. Czasami taką rolą było bycie najmłodszym, magne. I istniała właśnie też taka rola visual, czyli rola wizualna. Był wizualną reprezentacją grupy i osobą najbliższą ideałowi koreańskiego piękna. Za takich visuals uważa się na przykład Jisoo z Blackpink, Gina z BTS, Hyunjin ze Stray Kids, czy Tzuyu z Twice. I ostatni przykład pokazujący, jak głęboko zakorzenione są nieosiągalne standardy piękna w koreańskim społeczeństwie. Chodzi o kontrowersję związaną z Miss Korei 2018 roku, która po koronacji spotkała olbrzymia fala krytyki i hejtu. 23 latka musiała mierzyć się z komentarzami wprost nazywającymi ją brzydką i grubą. Mierząca 1,74 cm wzrostu Kim Sumin podczas konkursu ważyła 58 kg. Koreańscy internauci krytykowali ją za przeciętny wygląd i o dużo za dużą wagę. Wróćmy teraz na chwilę do tej historii z samego początku filmiku. Dla zachodniego widza kontrowersja wywołana przez tak trywialne zachowanie, jak założenie okularów przez prezenterkę telewizyjną, może wydawać się śmieszna. Jednak ma sens, jeśli spojrzymy na to z perspektywy koreańskiej i zrozumiemy, Kontekst. Chociaż z tego, co udało mi się wyszukać, żadna ze stacji telewizyjnych nie miała w swoich wewnętrznych zasadach, że prezenterki telewizyjne muszą wyglądać tak czy siak, ubierać się w to czy tamto, czy że zakazuje się im noszenia okularów, istniały normy niepisane. Prezenterkom z wadami wzroku polecono bowiem noszenie soczewek. Innymi wyznacznikami profesjonalizmu miały być m.in. spódniczka do kolan, eleganckie buty i pełen makijaż. Choć wydawać by się mogło, że decyzja prezenterki była spontaniczna, prezenterka im wyznała, że zanim założyła okulary na wizji, dokładnie to przemyślała. W wywiadzie po swoim wstrząsającym występie wyznała, że założyła okulary, bo tak jej po prostu było wygodniej, ale też po to, by Pokazać koreańskiemu społeczeństwu pewną wiadomość. Wiadomość, że noszenie okularów przez kobiety jest ok. Rewolucyjne podejście, pomyślicie pewnie sarkastycznie, ale tak wygląda koreańska rzeczywistość. Codziennie budziłam się o 2.40 w nocy. Siadałam, przyklejałam sztuczne rzęsy, zakładałam soczewki, robiłam pełen makijaż. To normalne, że oczy się męczyły. Były tak przesuszone, że codziennie zużywałam po butelce sztucznych łez. Ale ponieważ myślałam, że jako kobieta, która jest prezenterką wiadomości, oczekuje się tego ode mnie, to to wytrzymywałam. Ale w mojej głowie pozostawały pytania, dlaczego tego samego standardu nie aplikuje się w stosunku do mężczyzn? Prezenterzy w okularach to rzecz normalna, dlaczego więc. Nie kobiety. Tak naprawdę już dawno temu udałam się do optyka, by wybrać sobie najmniej rzucające się w oczy delikatne oprawki. Teraz moje oczy wreszcie mogą odpocząć. Dzisiaj ani razu nie musiałam zakraplać oczu, nie przykleiłam też sztucznych rzęs. Jednak od własnej wygody Im Honziu podkreślała symbolikę tego wydarzenia. Chciałam pokazać, że prezenterki też mogą nosić okulary. Ufam, że będzie to okazja do refleksji, do przemyślenia własnych poglądów. Noszenie okularów może być odebrane pozytywnie lub negatywnie. Mam jednak nadzieję na jedno, że nikt już nie będzie myślał, że fakt, iż prezenterka założyła okulary, może komukolwiek przeszkadzać w odbiorze wiadomości. Decyzja prezenterki o założeniu okularów stała się nawet powodem do kolejnych zmian w Korei. Jeju Air, niskobudżetowa koreańska linia lotnicza ogłosiła po tym zdarzeniu, że pozwoli członkom obsługi na noszenie okularów oraz lakieru do paznokci. Rzeczniczka linii w wywiadzie przyznała, że chociaż nie było zasady zakazującej obsłudze noszenia okularów podczas lotu, była to znowu przyjęta norma. Teraz jasno określono już w zasadach, że pracownicy mogą nosić te okulary. Rzeczniczka jako przykład podała właśnie tę prezenterkę, która założyła okulary na wizji i dodała, że komfort obsługi wpłynie pozytywnie na jakość usług. No raczej. To przejdźmy teraz do drugiego, nie mniej szokującego, nieoczywistego przykładu stewardesy. Nie wiem, jakie skojarzenia z zawodem stewardesy-stewarda macie wy, ale ja przed zamieszkaniem w Korei nie poświęcałam temu zawodowi jakiejś większej uwagi. Może myślałam tyle, że to praca dla osób lubiących przygody, na pewno odważnych. W Korei wizerunek przede wszystkim stewardess, jest zgoła inny. Zawód stewardesy jest przede wszystkim bardzo pożądany. Sama pamiętam mój szok, kiedy poszłam na targi pracy i zobaczyłam tam długą, najdłuższą właściwie na całych tych koreańskich targach, kolejkę do stanowiska linii lotniczych. Dziesiątki dziewczyn chciały zdobyć szansę na pracę jako stewardesa. Dlaczego? Stewardesa bardziej niż zawód to w Korei symbol. Pomimo tego, że, żeby zostać stewardesą czy stewardem, nie trzeba było mieć kiedyś nawet wyższego wykształcenia, które jest przecież aż tak ważne w Korei. Zawód ten jest w Korei takim symbolem gracji, piękna i inteligencji. Przyjęcie na takie stanowisko nie wiąże się z krótkim szkoleniem. Kandydatki na Stewardesę w Korei przygotowują się miesiącami, nierzadko chodzą na zajęcia do specjalnych akademii. Jakiś czas temu świat obiegło też zdjęcie z jednej z takich akademii, gdzie potencjalne Stewardesy odziane w mundurki, linii lotniczych czy w białe koszule uczone są przez wykładowczynie, jak nisko powinny się kłaniać. Ponieważ wygląd fizyczny to tak ważny czynnik w doborze Stewardes, percepcja tego zawodu w Korei jest z grubsza pozytywna. W efekcie Stewardesy to idealne kandydatki do randkowania czy nawet małżeństwa. W jednym artykule natknęłam się na wypowiedź stewardesy mówiącej o pewnej tradycji w Korei, według której koreańscy prawnicy po zdaniu jakiegoś egzaminu ważnego umawiają się właśnie ze stewardesami. Innymi słowy, faworyzujący atrakcyjność fizyczną zawód stewardesy może zapewnić też pewnego rodzaju awans społeczny. Lecąc koreańskimi liniami lotniczymi nie natkniecie się też na osoby starsze, a przez osoby starsze mam na myśli nawet takie w moim wieku. Średnia wieku to od 25 do 30 lat. I faktem jest, że większość z nich naprawdę wygląda jakby właśnie zeszła z planu filmowego najnowszej dramy. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz leciałam do Korei w 2013 roku liniami koreańskimi z Pragi w Czechach, ponieważ wtedy jeszcze nie było bezpośrednich lotów linii LOT z Polski, całą drogę żartowałam z koleżanką, którą wtedy leciałam, że Steward obsługujący naszą sekcję samolotu wygląda jak brat bliźniak aktora Gong Yoo. Pomimo karkołomności przedsięwzięcia, wielu Koreańczyków dąży do spełnienia standardów piękna. Robią to w różnoraki sposób. Korea uważana jest za światową stolicę chirurgii plastycznej, ponieważ od 2009 roku przeprowadziła w kraju najwięcej operacji plastycznych na świecie, w przeliczeniu na mieszkańca rocznie. Operacje plastyczne nie są też w Korei tabu. Większość Koreanek, z którymi rozmawiałam, nie stroniła od tematu, nieważne czy w kontekście teoretycznym, czy kiedy mówiły z własnego doświadczenia. Otwarcie opowiadały o tym, co sobie robiły, nieważne czy chodziło o coś tak błahego, jak e, zabieg podwójnej powieki, czy poważniejsze operacje, jak prawa linii szczęki. Wydaje mi się, że Koreańczycy wykazują się bardzo dużym zrozumieniem i wyrozumiałością wobec osób decydujących się na operację. W myśl stwierdzenia, że operacja jest lepsza niż życie jako osoba brzydka. Przytoczę teraz wyniki badania przeprowadzonego co prawda na niewielkiej grupie młodych Koreańczyków, ale który myślę dość dobrze odzwierciedla myślenie, z którym spotkałam się w Korei do tej pory. Większość uczestników tego badania wskazała, że poddanie się operacji plastycznej miałoby bardzo pozytywny lub pozytywny wpływ na proces rekrutacji podczas szukania pracy. Najczęstszym powodem chęci poddania się operacji plastycznej, aż 60% badanych, było osobiste niezadowolenie z wyglądu. Wpływ rodziców był drugim najpopularniejszym powodem, aż 20%, jednak był większy w przypadku kobiet niż mężczyzn, odpowiednio 21% i 15%. Podczas rozmów indywidualnych z badanymi wszyscy uczestnicy wskazali, że atrakcyjność jest ważnym czynnikiem przy poszukiwaniu pracy, i operacja plastyczna byłaby w tym przypadku korzystna. Co ciekawe, uczestnicy wskazali, że jest to bardziej pomocne dla potencjalnych kobiet ubiegających się o pracę niż dla mężczyzn. Wielu rozmówców pozytywne cechy osobowości wiązało też z atrakcyjnością fi fizyczną. A negatywne z brakiem atrakcyjności. Koreańscy chirurdzy plastyczni twierdzą jednak, że ich zawód pomaga wyrównać szanse w społeczeństwie, w którym zarówno edukacja, jak i rynek pracy są już tak przesycone, że potencjalni kandydaci są oceniani po prostu po wyglądzie. O operacjach plastycznych i jak to w Korei wygląda mówiłam już kilka lat temu w dedykowanym tematowi filmiku. Nie będę się więc za bardzo rozwijać na ten temat i zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmiku. Do osiągnięcia ideału Koreańczycy dążą również poprzez uzyskanie konkretnej wagi. Nie chodzi oczywiście o utrzymywanie zdrowej masy ciała, nie, nie, zupełnie nie o to chodzi, bo idealna waga według koreańskich standardów jest rzecz jasna, bardzo niezdrowa. Stąd wszechobecne, znormalizowane i powszechnie stosowane w Korei najczęściej bardzo niezdrowe diety. Ale o kulturze diety w Korei poświęciłam co najmniej kilka odcinków, więc szerzej o tym, jak koranki się odchudzają, możecie sobie posłuchać właśnie tam. Opowiem tylko jedną anegdotkę z mojego własnego doświadczenia. Kiedy poszłam do szpitala kilka lat temu na Kongangomjin, to jest takie badanie ogólne każdego obywatela koreańskiego, które można sobie zrobić za darmo. Co dwa lata to są takie badania podstawowe, czyli robi się badania krwi, robi się rentgen, chyba płuc, jakieś może USG i rozmowa z lekarzem na podstawie mm, takiej ankiety, którą się wypełnia. I pamiętam, że kilka lat temu właśnie ten lekarz tak na mnie spojrzał spojrzał na moje BMI, które wtedy wynosiło 20,2%. BMI to nie jest dobry wyznacznik, ale w niektórych, w niektórych kontekstach się sprawdza i w tym momencie ja ważyłam 62 kg przy wzroście 1,75 m i ćwiczyłam 5 razy w tygodniu, chodziłam na spacery długie z psem, więc byłam dość aktywna fizycznie i no, czułam się bardzo dobrze i czułam się, że jestem najzdrowsza w całym moim życiu. I pamiętam, że ten lekarz Spojrzał na to moje BMI, spojrzał na mnie i mówi: No dobrze, jakby była pani koranką, to prawdopodobnie kazałbym pani zrzucić parę kilo, ale że pani jest um, obcokrajowcem, no to się tutaj nie będę czepiał, bo wy macie inne standardy. Słuchajcie, powiedzieć, że mi szczęka opadła, to nic nie powiedzieć. Jedno badanie przeprowadzone na Korańczykach wykazało, że młode kobiety, nawet jeśli mają prawidłowe BMI. Wykazują największe zainteresowanie dietami. Wiele koranek po dwudziestce naraża się na problemy zdrowotne w wyniku prób nadmiernej utraty wagi, nawet jeśli tej nadwagi nie mają. Poza tym, jakiś czas temu na TikToku, viralem stał się filmik pokazujący, że Korea jest wredna. Przedstawiał on przejście podziemne na jednej ze stacji koreańskiego metra. Przed schodami znajdowały się dwie naklejki z ludzikami. Na podłodze. Szczupły ludzik wskazywał na normalne schody po lewej, a gruby ludzik schody ruchome po prawej. Czyli chcesz być szczupły, chcesz być zdrowy, idź normalnymi schodami, a ty, gruba się, idź po schodach ruchomych. Te naklejki stały się wiralem niedawno, ale tak naprawdę to nic nowego, bo ja. Wiem dokładnie nawet, gdzie one się znajdują, na linii metra numer 7, były tam już w 2015 roku, kiedy jeździłam do pracy i gdzieś tam właśnie wysiadałam. Chociaż po wpisaniu w Google frazy zdjęcie do CV wyskoczy nam całkiem sporo artykułów podpowiadających, jak najkorzystniej wypaść na zdjęciu załączonym do naszej aplikacji na dane stanowisko, to generalnie opatrzone są one też wzmianką, iż w Polsce zdjęcie do CV nie jest konieczne. Ba, w ekstremalnych przypadkach może ono nawet negatywnie wpłynąć na naszą kandydaturę, dlatego niektóre firmy, zwłaszcza zagraniczne, nie przyjmują nawet zawierających ich kurikulum vitae. Argumentacja jest prosta: jesteśmy tylko ludźmi, i nawet jeśli tego nie chcemy, możemy mieć jakieś uprzedzenia, nawet nieświadome. Zdjęcie odciąga uwagę rekrutera od najważniejszej rzeczy od naszej edukacji i doświadczenia. W Korei natomiast. Wszystko to, co właśnie powiedziałam, nie ma najmniejszego znaczenia. Zdjęcie w Iryokso, czyli w koreańskim CV, to norma. Jest to norma do tego stopnia, że po wystukaniu do koreańskiej wyszukiwarki frazy zdjęcie do CV, dostaniemy nie tylko wyjaśnienie, dlaczego zdjęcie jest takie ważne, ale dokładne wskazówki, jak wypaść jak najlepiej. Tutaj znalazłam wpis na blogu studia fotograficznego, wyliczającego sposoby na to, jak najlepiej wypaść na takim zdjęciu na CV, przy okazji oczywiście zachęcając do do skorzystania z usług studia, które zrobi wszystko, żeby na tym zdjęciu wypaść jak najlepiej. Musisz uśmiechać się miło i naturalnie. Musisz uważać, by nie wyjść na zbyt surowego lub bez wyrazu twarzy. Musisz z pewnością siebie patrzeć w kamerę. Ważnym jest dobór stylu i fryzury. W ten sposób zrobisz dobre wrażenie na rekruterze, a twoje CV będzie błyszczało i wyróżniało się na tle innych. Niektórzy decydują się z tego powodu na tak drastyczne kroki jak omawiane wcześniej operacje plastyczne. Inni uciekają się do innego sposobu, magii Photoshopa. Nie jest tajemnicą, że idąc w Korei do fotografa, by zrobił nam zdjęcie czy to do dowodu, czy to do paszportu, nigdy nie możemy być pewni efektów. Ja sama ostatnio szłam z duszą na ramieniu, niepewna, czy na zdjęciu do dowodu będę do siebie podobna czy nie. Na szczęście lokalny pan fotograf tutaj na dzielni stanął na wysokości zadania i nadal wyglądałam tak jak ja, jednak nie zawsze tak jest. Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy zrobiłam sobie takie zdjęcie, nadgorliwy pan fotograf tak bardzo mnie wygładził i rozjaśnił, że wyglądałam trochę jak polska wersja Voldemorta. <grywa> Korea to zresztą jeden z przodowników filtrów zmieniających rysy twarzy. Pamiętam, że już dekadę temu moje znajome tutaj w Korei robiły sobie selfiki wygładzające cerę i ostrzej zaznaczające podbródki, podczas gdy w Polsce mało kto wtedy o tym jeszcze słyszał. Z ciekawostek. Ostatnimi czasy w Korei zyskują na popularności zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję. Do tego stopnia, że jak załatwiałam swój koreański dowód w urzędzie po otrzymaniu koreańskiego oby obywatelstwa w listopadzie, przy okienku wisiała informacja, że na dowód nie przyjmowane są zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję. Dodam może jeszcze, że koreański rząd starał się z tym walczyć. Fotografie nie są wymogiem do, do CV. A od kilkunastu lat zaleca się wręcz, by ich do CV nie dodawać. Wielokrotnie proponowano też ustawy zakazujące tego procederu i mającego nakładać grzywny na przedsiębiorców wymagających zdjęć od swoich kandydatów. Jednak z tego co mi wiadomo, wysiłki te spełzły na niczym i wizerunek potencjalnego pracownika na CV jest wciąż bardzo ważną częścią procesu rekrutacyjnego w Korei. I jak już jestem przy nadmiernym retuszu zdjęć, nie mogłabym nie wspomnieć o prawdziwym królu retuszu w Korei, czyli o zdjęciach. Ślubnych. O samych sesjach ślubnych możecie sobie posłuchać chociażby we vlogu na temat sesji ślubnej mojego brata i bratowej z zeszłego roku, więc nie będę się tutaj rozwodzić, obejrzyjcie sobie sami. Wiecie, że są tam plany zdjęciowe i plenery, które są starannie dobierane, a panna młoda spędza godziny w fotelu, gdzie ma przygotowywany makijaż i fryzurę. To jednak nie wystarczy. W postprodukcji usuwana jest każda najmniejsza niedoskonałość. Do tego stopnia, że niektóre panny młode zmieniają się nie do poznania i wcale im to nie przeszkadza. Przykłady, proszę bardzo. Oczywiście jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe, że każdy chce wyjść na zdjęciach ślubnych. Jak najlepiej, ale wątpię, żeby u nas oferowano aż taki poziom transformacji. Taki nadmierny Photoshop, starający się każdego wcisnąć w ciasne ramy koreańskich standardów piękna, odbił się Koreańczykom Czkawką już w 2013 roku, kiedy zdjęcie kandydatek konkursu piękności Miss Degu obiegło cały świat. Zagraniczni internauci byli trochę zszokowani, trochę przerażeni, ale przede wszystkim bardzo rozbawieni zdjęciem przedstawiającym wszystkie kandydatki do tytułu Miss. Zdjęcie wyglądało tak. Internauci wskazywali na niesamowite podobieństwo kandydatek, żeby nie powiedzieć wprost. Wszystkie kobiety wyglądały praktycznie identycznie. Krytycy bardzo szybko zrzucili to na karb przesadnych, ekstremalnych operacji plastycznych, które upodobniły do siebie kandydatki. Jednak jak się okazało, plotka o tym, jakoby kandydatki na Miss Degu dłutem haratał ten sam chirurg plastyczny, była nieprawdziwa. Tę hipotezę można bowiem było bardzo szybko podważyć, oglądając filmiki z tamtego wydarzenia. Każda z kobiet wyglądała zupełnie inaczej niż tam na tym wiralowym zdjęciu. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że jakiś nadgorliwy grafik za bardzo wziął sobie do serca swoją robotę i wyretuszował panie tak, żeby ich rodzona matka nie poznała. Koreańczycy, choć w znacznej większości, co myślę dość dobrze ukazałam przed chwilą, wiernie przestrzegają i dostosowują się do swoich nierealnych standardów piękna, są też świadomi ich toksyczności. Nie musimy szukać daleko, żeby znaleźć krytykę koreańskiego lukizmu w lokalnych mediach. Chociażby na Netflixie znajdziemy dwie popularne koreańskie produkcje. Głośną niedawno dramę na podstawie komiksu Mask Girl oraz animację również na podstawie komiksu zatytułowaną Uemoji Sanjui, czyli właśnie lukizm. Mask Girl opowiada historię Kim Momi, która ma kompleksy na punkcie tego, jak wygląda. Jako młoda dziewczynka, główna bohaterka marzy o zostaniu artystką estradową. Porzuca jednak swoje marzenia, kiedy staje się obiektem drwin rówieśników na tle swojej domniemanej brzydoty. Kiedy dorasta, jest zwykłą pracownicą biurową z sekretem. Nocami chowa się za maską, stając się słynną Mask Girl, streamującą swoje występy w internecie. Ostatecznie jednak nawet to nie chroni jej przed krytyką i kobieta podejmuje się operacji plastycznej, całkowicie zmieniając swój wygląd. Lukizm natomiast opowiada o prześladowanym ze względu na swój brzydki wygląd i otyłość chłopaku. Kiedy przynosi się on do nowej szkoły, nagle budzi się w nowym, konwencjonalnie atrakcyjnym ciele. Jego historia w dużej mierze opowiada o tym, jak chłopak mierzy się ze spotkanymi na swojej drodze przypadkami dyskryminacji przez tytułowy lukizm. Ugrupowania feministyczne od dawna starają się walczyć z tymi krzywdzącymi standardami piękna w Korei. Przejawem tej walki jest m.in. ruch Corset, czyli dosłownie ruch ucieczki z gorsetu, zapoczątkowany w Korei w latach 2015-2016. Ruch ten zyskał międzynarodowy rozgłos w roku 2018, kiedy to zaczęły o nim pisać zagraniczne media. Uczestniczki tego ruchu twierdzą, że powodem, dla którego kobiety upiększają się za pomocą kosmetyków czy stylizacji włosów, jest presja ze strony męskocentrycznego społeczeństwa, i że są w stanie tej presji zapobiec jedynie poprzez całkowitą eliminację tego oczekiwania wobec kobiet. W efekcie tego wiele kobiet zdecydowało się na wyrzucenie swoich nierzadko ogromnych kolekcji kosmetyków i ścięcie włosów na krótko, odmawiając w ten sposób wzięcia udziału w dążeniu do osiągnięcia koreańskiego ściśle określonego ideału piękna. Myślę, że w dostatecznym stopniu pokazałam wam, jak wielki wpływ na współczesne koreańskie społeczeństwo ma fenomen lukizmu, jak nierozerwalne z różnymi aspektami życia, zarówno życia prywatnego, jak i kariery zawodowej są te często nieosiągalne standardy piękna. W materiale tym nie poruszyłam kwestii zdrowia psychicznego, na które jak możecie się domyślać, takie podejście. W Korei ma również ogromny wpływ. To właśnie tym nieosiągalnym standardom piękna przypisać można niską samoocenę, problemy z postrzeganiem własnego ciała, dysmorfię, próby samookaleczania czy nawet samobójstwa. Na Zachodzie walka ze standardami piękna, w szczególności tymi oczekiwanymi od kobiet, różni się znacznie od walki w Korei, w której zachowania i normy całkowicie lub przynajmniej w pewnym stopniu zaakceptowane już za granicą. W Korei są uważane za radykalne, kojarzone z radykalnym feminizmem albo po prostu niedorzeczne. Być może w niedalekiej przyszłości się to zmieni. Tak jak mówię, niektóre przejawy lukizmu w Korei zdecydowanie osłabły w przeciągu ostatniej dekady. I choć zmiany wprowadzane są naprawdę, naprawdę powoli i małymi krokami, tak jak w przypadku każdej większej transformacji światopoglądowej, społecznej, czas pokaże, ile na taką zmianę będziemy musieli. Czekać. I to wszystko co miałam dla was dzisiaj przygotowane. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrypcji. Oczywiście jestem bardzo, bardzo ciekawa, co wy sądzicie na ten temat. Jakie przejawy lukizmu zauważacie na przykład też w Polsce? Jak to wygląda w Polsce w porównaniu do Korei? Albo może macie jakieś uwagi na temat tego zjawiska właśnie w Korei? Również jeżeli macie jakieś pytania do mnie albo na przykład chcielibyście. Żebym rozszerzyła któryś aspekt tego tematu w kolejnych filmikach, to dajcie również znać w komentarzach. A teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa pa!